Wypierdalam. Simon, bierz go. Uff! Jesteś chyba kamienny, więc Aquajet cię rozwali. Nie, kolejny self-destruct! O nie. O, dobra, jest. Nie jest źle. Ja pierdzielę, nie wiem, czy bym wytrzymał kolejną śmierć dzisiaj. Jebany golem. Całe szczęście, że nie żyję. O, 69 mleczek miałem. Mniam. Copyright, alright. Switch z Rexiem. Item take. Item give. Trzymaj jajo. Tutaj. Jestem taki spostrzegawczy. Master Ball? Choice Specs. Czy to jest to, co myślę? A, dobra. Chodzi mniej więcej o to, że który to trzyma. Ma bardzo mocno zwiększony specjalny atak, ale może używać tylko jednego ruchu przez całą walkę, albo póki się go nie zmieni. Na przykład jakbym dla Rexia dał te stylowe okulary, nie? Bo to specjalny atak zwiększa, nie? On ma bardziej fizyczny, ale, ale co tam. Pomyślmy, że to wszystko to specjalne ataki, no nie? Na przykład użyję Extreme Speed, no nie? To oznacza, że póki go nie zmienię, Crunch, Fire Fang i Aerial Ace byłyby zablokowane. Do momentu aż nie będę, aż go nie zmienię. Tak myślę, może przez całą walkę, nie pamiętam. Za bardzo nie używałem tego przedmiotu. Podróżuję przez całym świecie w poszukiwaniu tajemnic. Ta, świat jest pełen tajemnic. Nie podoba mi się to, jak to wszystko wygląda. Simon ma wodne ataki, ale boję się, że on jakiegoś ziemnego zaraz użyje. A Rayferior to... O, dobra, nie jest źle. Jeszcze. A Rayferior to ja pierdzielę, ile on ma ataku i obrony, nawet nie wiecie. Jak chcecie wiedzieć, to zobaczcie sobie na Bulbapedii, czy tam gdzie. Poczwórne obrażenia i tak dostaje, ale on ma chyba umiejętność, która zmniejsza mu obrażenia te poczwórne. Ale no, szczerze mówiąc, no, Rayferior jest spoko, ale ja wciąż wolę Raidona. Rayferior to taki kloc dziwny. Nawet kurde, jak ewoluuje, to ma mniejszą szybkość od Raidona. Też w sumie Raidon też jest powolny. Czyj piesek jest lepszy? Mój czy twój? The battle is on. Hał, hał. Ta, Fire Fang. Co tam, Rexiu? Śpisz sobie, tylko mordka wystaje. No, widzisz, jaki jesteś silny? Ako. Kurde, jak ci zazdroszczę. Popełniłem chyba błąd. Wodne cię chyba rozwalą. Jesteś kamienno... stalowy. To jest niebezpieczne. O, takedown? Okej, dobra. Mogę tym handlować. Dobra, uff. Z naszymi trzema pokami to kamienno-ziemne poki są naprawdę niebezpieczne. Szczególnie jak zaraz z trzęsieniem ziemi pieprzną, albo jakimś innym cholerstwem. Nie chcę sobie pomyśleć, co się wtedy stanie. Dużo krzyku, to na pewno.
Dona! O, Butterfree! Zgadnij co? Reksio lubi motylki, ale jak trzeba takiego odgryźć takiemu łeb, to odgryzie. Jak ci się to podoba, bitch! Dla mnie by wcale się nie podobało, bo nie dość, że miałbym odgryziony łeb, to jeszcze i zasmolony ogniem. O, dobra, repel się skończył, to nic. A nie, to coś, chwila. Super repel! O, shit, moje! To chyba zwiększa ataki wodne. Tak. W sumie zaraz pewnie powiecie, po co te całe Sea Incense i tak dalej, jak wciąż są takie przedmioty jak Mystic Water i takie inne gwięta, nie? Do breedingu. Varol Lore Lake Font. Cholera, teraz żałuję, że tego repela użyłem. Valor Lake Font. Muszę teraz, kurde, mojego repela wychodzić. Ale to nic. Razor Fang zwiększa krytyki. Nie. Nie, to może ten zrobić, może pod... Ja pierniczę! Dobra, niech będą te bugi, mi nie przeszkadzają. O nie, goni mnie Missingno, uciekać! Dogonił. Dobra, trzymam kciuki. Okej. Nie jest źle. Shelder jest okej. Co by tu teraz? Firefang chyba, on jest po części lodowy, więc normalne obrażenia za to dostanie. Niech będzie, zaryzykuje. Trzeba mu jakoś zadać obrażenia. O! Dobra, nie jest źle. Bug. Ultra Ball. Bierzemy. Jak by cię nazwać? Jest! Udało się! Nie wiem. O cholera, jak cię tu nazwać? Lukas. Teraz gram w Fire Emblem Echoes i akurat tam taki koleś się nazywa Lukas, więc w sumie tak sobie myślę, że Fire Emblemy to są idealne idealne gry do zapamiętywania imion do nuzloków. Tyle tam kurde wszystkich ludzi jest, że... Gdzie Lucky Egg jest? Reksiu, czy ty mi go zabrałeś? Tak, zabrałeś mi go. Take ten give. Focus band i give. Wkurzające trochę jest wymienianie przedmiotów w ten sposób. Czemu nie mogę na przykład wybrać poka i po prostu item give, take albo exchange z kimś? To by było łatwiejsze. I przy okazji oczywiście, pamiętacie jak mówiłem o tym, że w Sinnoh NPC-towi debile ciebie blokują bez żadnego kurde problemu i powodu? Właśnie, Valor Lake Font Shelder. Shelder i... Czemu mam 6 deadów? Przecież mam 5 chyba. No. Ja pierdzielę, co z tym gównem jest nie tak. Muszę chyba wywalić te hotkije. Clear. Żeby nie było później problemów. Ja i tak będę licznikiem zajmował się na okienku i tyle. Okej. Pokemony z jeziora nie wyjdą, jeżeli poczują ludzi. Siedzimy tutaj, by je zobaczyć. Ach, co za skurwysyny głupie.
Oj, przy okazji, moment. Tu jest tak jakby jakiś fotel. I przy okazji, on też nam zablokuje drogę, widzicie? Czego kurwa? Jebańcu. Stop, stop, tak ty. Sunny Shore City, które jest tam na dole, miało większy, no... prądu nie mają. I tak oni tam pracują, żeby odzyskać tą moc, więc droga na razie jest zamknięta. Kurde, po chuj, jak przecież do jasnej cholery żadnych słupów pewnie na niej nie ma. Seven Stars Restaurant. Tutaj dużo trenerów będzie chyba do rozwalenia. Tak więc no, może mi się wydaje, że może zrobię to kiedy indziej. Która godzina? Zaraz druga dochodzi. O, Route 213. Może jeszcze ogarniemy kogoś do naszej nowej ekipy. Zara. O Jezu, won. Max Repel. Dobra, spróbuję ominąć trenerów, bo już chciałbym tutaj mniej więcej kończyć. Ty pizdo mała! Zabiję cię! Przykuję ci ten twój pieprzony ponton, czy jak to tam się zwie, koło ratunkowe. Plułem aż klawiaturę przez ciebie. Slash. Oczywiście, jeszcze kurde mnie dobijaj. Jeszcze kurde, czemu nie? Pięć razy pod rząd. No, zawiodło nareszcie. Chociaż może... Oskar. Całe szczęście, że mam elektrycznego. Poczwórne obrażenia, pizdo. Przestań! Nareszcie, ja pierdolę. Cześć, Reksiu, nie martw się, nic się nie dzieje. Bo się tu denerwuję, ale już nie będę, bo padł ten debil. Wypieprzaj. Nawet kurde, nie musiałem z tobą się bić. Wiesz dlaczego? Mało kasy dawałaś. O nie. Kolejna pinda. Zobaczymy, co tam jest. Ach, oczywiście, że coś bezużytecznego. Jest! Udało się! Chyba tutaj z kamieni poki... O, Cyberpunk, dobra. Chyba tutaj z kamieni poki mogą wyskakiwać. O nie! O nie! Jest! Trawa! Dobra, módlmy się do Pana Jezusa za to, żeby nas obdarował swoim błogosławieństwem! Mam persjana, więc mogę go pominąć. Ale ej, eksp będzie. Tu jesteś! Uważaj, bo zaraz cię rozjadę moim fotelem. No dawaj. Błagam. Torkoal, dobra, może być. Kamienny jesteś, nie? O nie. Dobra, nie jest źle. Więc tak, bug. Ultra kurde. Hell yeah! Coś mi się zdaje, że na lewo mamy już od razu miasto kolejne, więc... Co najwyżej... Uspokój się, no! Co ty tam robisz? To, co najwyżej zrobimy, to pójdę do miasta i tam zapiszę i będziemy już kończyć. A tych trenerów, co pominąłem, to następnym razem rozwalę. Jako, że jesteś kamieniem, to nazwę cię... Cliff. Z dwoma F. Dobra, spadam stąd, o. Pewnie będzie coś zarąbistego. Nie jest źle, ale jednak Torkoal mi się bardziej podoba.
Chyba walić te jagody, nie będę ich zbierał. Właśnie. Złapane plus jeden. Raut, który to był? Fuck, 216. Tako. 213, dobra. Raut 213. I złapałem Torkoala. Okej, i jest git. Tak więc... doszliśmy tam, gdzie chciałem. Pójdę do Pokémon Center. Nienawidzę Toxicroaka. Jego preewolucji, nawet nie pamiętam, jak się nazywała. Chociaż... czekajcie, przecież tutaj jest jeszcze Safari Zone, nie? To może jeszcze nie będę kończył, pójdę do Safari Zone, bo w tym miejscu możemy... przewidzieć, jakie poki będziemy dostawać, więc... jakie poki dostaniemy, no nie? W jakim miejscu? Pastoria, dobra. Chociaż to chyba się liczy jako oddzielny. Oddzielna lokacja. Pastoria City. The Great Marsh. Chyba jest tutaj. Tak. Obserwatorium. Mam kasę jakby co? 20k. Nieźle. Tak więc zobaczmy. Zaraz wam pokażę, jakie... Z jednej strony Great Marsh jest do dupy, bo jak się ruszasz, to zawsze w błocie się ugrzęzasz. O shit, maczam! Goldin. Carvana. Wooper. Skuntank. To wszystko? Lanturn. Wooper. Dustox. Quagsire. Beautyfly. Jeszcze Cloyster. Ninjask. O! Luxray? Nie, Luxio. Metapod. Myślę, że chyba Machampa wezmę. Gdziekolwiek on był. O! Metagross! Albo Metagrossa. Znowu Wooper. Sharpedo! O, shit! W wodzie czy w trawie, Lilip? Znów Metapod. Dobra, jeszcze raz. Lotad. Dunsparce. Fortress. Skorupi. Znów Foretres. Kurde, mogę tak patrzeć cały dzień. Chcę zobaczyć, jakie są fajne poki tutaj. Snubbull walić. Kabuto już jest. Riolu. Magikarp jeszcze czego. I znów Metagross. Chcę jeszcze raz zobaczyć, gdzie ten Machamp był. Walczący nam się przyda. Tangrowth. O, shit. Swallow. Znów Swallow. Czy w sumie to... O, Kabutops. Znów Sharpedo. Chyba będzie blisko, więc za Sharpedo się zabiorę. O, Machamp jest, ale wezmę Sharpedo. Bo blisko jest stacji. Zaraz będziecie wiedzieć, o co mi więcej chodzi. Tak, tak, chcę. 30 Safari Ballsów. Mam nadzieję, że mi nie spierniczy. Gdzie to było? Nie. To chyba tu było. Trzymajcie kciuki. Okej. Niech będzie! Quagsire jest spoko. Beast, dobra. Safari... nie, zaraz. Great Marsh Wooper. Złapany.
jest jeden. Nazwę cię. Przestań smarkać, Reksiu. Fej. Y-E. Ta. Jestem ciekaw, czy tutaj... O, widzicie, właśnie o to mi chodzi. Great March do dupy. Wszędzie tylko musisz... Wszędzie tylko grzęźniesz. Chociaż w sumie na tym emulatorze widać, gdzie dokładnie trzeba iść. O. Dobra, walić. O Jezu Chryste. Repela puszczę. Ponieważ no... Czemu nie? Bug. Pozbieram tutaj przedmioty, które są i będę kończył. Nie, tutaj o jest. Super. O mój Boże! Jezu Chryste! Wiejący. Teraz widzicie, czemu ludzie nie... O, tutaj był maczan. Cholera jasna. Eliksir, dobra. Tutaj w ogóle teraz już chyba wiecie, czemu ludzie uważają, że The Great Marsh jest najgorszym Safari Zone. O Jezu Chryste! Kurwiejące miejsce. Chociaż jakby o Grip Claw, to chyba zwiększa czas trwania ciosów typu wrap i tak dalej. Fire Spin i tego typu rzeczy. Tak. No, Fire Spin może nie, ale wrap na pewno. O! Teraz pierdolnę tym cholernym marszem i zpieprzę stąd. Walić te przedmioty. Nie mam do tego cierpliwości. Nie! Każdy jeden! Każdy jeden! Każda jedna kratka. Utykam w niej. O mój Boże. Walić to miejsce. Spierdalam stąd. Jak tak będzie wszystko wyglądać, to... Ta repel effect wore off, I don't care. Strefa 1. Czy to była strefa 6? W sumie walić, jak będą jakieś przedmioty po drodze, to zbiorę je tyle. Tutaj nie. Tam jest jeden pokechuj. A dobra, niech stracę. Jak blisko jest, to... Przecież repel mi się skończył. Spadaj! Masz. Pist. Jeszcze! Jestem takim chujem, będę rzucał we wszystko błotem. Później spieprzę. Ihihihi, nie złapiesz mnie, bo nie jestem już w trawie. Mech. To chyba odnawia stan. Tak. Przydatne. O, znów przyszła mi dać w pierdziel. A zgadnij co? Hihihi. Żryj piach. Nie złapiesz mnie. Jestem takim dupkiem. To było warte. W sumie... Spierniczam stąd. Nie, nie mogę. Oczywiście, że nie. Muszę przebrnąć to gówno w całości. Spadaj. Masz. Błotem w dupę. Spieprzam. Jestem kurde okropnym człowiekiem, wiem o tym. Ale hej, lepiej rzucać błotem niż kurde kamieniami, jak to w pierwszej generacji było. Kamienie bolą, błoto w sumie też, ale mniej. Jak blaśnie się po całej powierzchni twarzy, to będzie się miało błotną maseczkę. Ta. Thank you very much. Nie było warto tutaj przyjść, chociaż... Okej, Stało nam tylko
trenowanie naszych ludzi. Dobra. Uzdrowię wszystkich. Co tam, Reksiu? Wszystko w porządeczku? No, taki Reksio fajny. Dobra, zaraz już... Poczekaj chwilkę, już kończę, no. Się uspokój. O, jak lubi, jak za brzuszki się drapie, no. No, grzeczny Reksio. Tak więc, no. Zapiszę chyba pod tym. Tutaj, o. Tak więc, no, save. Saving a lot of data, oczywiście. Pokédex 103, a to widziane, niezłapane, okej. Więc tak, to co teraz będziemy robić, to poza sesją wytrenuję wszystkich do 40, tych, którzy nie mają tego levela. I myślę, że będzie git. No i oczywiście w następnej sesji będziemy z kolejnym liderem się napierniczać. Jest tutaj, oh my god, to Sala! Dobra, Kciuk w górę dla drużyny przeznaczenia. Oni trzech jeszcze levele dostaną, więc nie ma sprawy. Tak więc, no. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że będziecie czekać na więcej. To był PG, do następnego razu. Cześć!